Witam w filmie, który jest długi i mało w nim będę gadał, z racji tego, że gardło mi wysiadło, a i mówić nie ma o czym. Akwarium ma 240 litrów i zwie się Emanon. Założone na szybko po przeprowadzce na bazie ziemi ogrodowej przykrytej żwirem. Za oświetlenie odpowiedzialne są cztery świetlówki T5, każda o mocy 39 W. Filtracją zajmuje się kubeł JBL-a. Wyjątkowo to akwarium jest ogrzewane grzałką. Woda kranowa bez nawożenia nawozami sztucznymi. Nie podaje tu także CO2. Najpierw kilka uwag, a potem historia zbiornika. Zdjęcia wykonywałem na kilka dni po operacji wyławiania 10 kosiarek, co wiązało się z wyciągnięciem wszystkich roślin. Dlatego też niektóre rośliny, które wcześniej zaniedbałem i rosły gdzieś w gąszczu, nie wyglądają tak jak powinny, a i pobyt kosiarek w moim akwarium przyczynił się do pocięcia i zniszczenia wielu liści. Rośliny odżyją, ale na razie niektóre nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, jak na przykład Heteranthera zosterifolia, obiedzona i poszatkowana. Druga uwaga to te farfocle, które pływają w akwarium. W celu pokazania niektórych gatunków ryb musiałem je zanęcić, więc zdjęcia zostały zrobione w niedługim czasie po karmieniu. Stąd trochę tych pływających punkcików. Tyle uwag technicznych. A teraz historia zbiornika. Akwarium zakupiłem od kolegi z łódzkiego forum akwarystycznego. Zmieniłem w nim oświetlenie ze standardowego na to, które mam obecnie i założyłem mecharium o znanej skądinąd nazwie Mossard. Akwarium było postawione tylko na żwirze z wystrojem skalnym i korzennym. Bez ryb, a jedynie ze stadem kilkuset krewetek. Kiedy już zupełnie zarosło mchami, zmieniłem wystrój na roślinny, dodając do podłoża ziemi ogrodowej. Na tym akwarium uczyłem się, jak ziemię stosować i jakich błędów już więcej nie popełniać. Akwarium żyło w takim stanie do 2013 roku, kiedy z powodu wyprowadzki musiałem je przewieźć i założyć na nowo. I jakoś mi się to udało, mimo tego, że ponad 100 litrów wody wiozłem w dwulitrowych butelkach po napojach, a i zdarzyło się, że w litrowym po mleku. Na wszystko z racji braku większych pojemników. Zakładanie zajęło mi jeden dzień i od razu musiałem wpuścić ryby. Obyło się bez strat. Przeżyły ryby, krewetki, ślimaki, jak i większość roślin. I w takim stanie przeżyło praktycznie do chwili obecnej. Bo pierwszy raz, kiedy coś sensownie ruszyłem w zbiorniku, to wrzesień 2014 roku. A mianowicie w celu wyłowienia kosiarek wyjąłem wszystkie rośliny, korzenie i konary. Inaczej złowienie ich trwałoby wieki i zniszczyłbym większość roślinności. Operacja została sprawnie przeprowadzona i w sumie po 2-3 godzinach od złowienia i oddania ryb akwarium było ponownie obsadzone. Niektórzy z Was pisali, że zrobiłem restart, ale to nie był restart. Wody podmieniłem tyle, ile zazwyczaj przy standardowych podmianach. Podłoża specjalnie nie ruszałem. Oczywiście trochę mułu musiałem zebrać, ale nie było tragedii. Filtr cały czas pracował. Czeka mnie teraz jego czyszczenie, żeby nadmiar brudu z niego wybrać. Ale po całej tej operacji nie ma żadnego wysypu glonów czy też padania ryb. Więc akwarium wygląda obecnie tak, jak widzicie na filmie. Lewą stronę zajmują konstrukcje dębowe obsadzone anubiasami i mikrozorium. Środek wypełniają trzy duże lotosy. Prawa strona, gdzie jest wylot i wlot filtra, jest jeszcze niedopracowana, ale jak powiedział klasyk w rozmowach kontrolowanych, to się odbuduje. Ale powiedział to innym głosem. Z ryb, jak widać, zostały trzy kosiarki, samica górami, trochę neonów Inesa i czarnych, są żałobniczki, kilka mieczyków, stado kirysów, są dwie sztuki otoska i kilka innych kąsaczy. Są też krewetki Fire Red, choć ich znaczniejsza grupa przebywa na stałe w filtrze, gdzie ma się nadzwyczaj dobrze. Oprócz tego jest trochę zatoczków, świderków i ampularii. Oczywiście mówię o ślimakach. Spis roślin, mniej więcej dokładny, widzicie właśnie na ekranie. Wszystko rośnie, rozwija się i mnoży. Mówię oczywiście o roślinach. Skład roślin jest mniej więcej stały. Czasem coś dołożę, czasami odejmę, jak widzę, że dana roślina nie czuje się tutaj dobrze. Dobra, tyle marudzenia. Teraz można już spokojnie oglądać i nie słuchać głupot. Więc zapraszam do oglądania, łapek w te i we w te, subskrybowania, wpłat na konto, darowizn i przepisywania na mnie spadków. I oczywiście zapraszam do oglądania innych moich filmów.